Witajcie moi drodzy, z tej strony Wartax i dzisiaj sobie opowiem o dwóch trailerach, które wyszły. Mianowicie o Fear the Walking Dead drugiej części drugiego sezonu i oczywiście o trailerze siódmego sezonu Walking Deada. I przepraszam, że nie będę się patrzył w kamerę, ale tutaj mam trailery i tak będzie mi łatwiej. I jakoś jest oczywiście ciulowa, bo nagrywam to o północy, prawie w godzinę po wyjściu trailera, więc oświetlenie mam z dupy. Ale cóż, zacznijmy od Fear the Walking Dead, które mnie bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyło. Z tego już powodu, że akcja się rozkręca, tak? Już nie są na tej łódce, mamy jakąś osadę czy coś. Podoba mi się motyw, że Nick jest jakby takim początkiem grupy tych, jak to się nazywa, szeptaczy. Ci, co czytają komiks, to wiedzą, tam gdzie jest Alfa. A ci, co nie wiedzą, to tak powiem, szeptacze to są ludzie, którzy żyją w hordach zombie. I właśnie Nick takie coś zaczyna, jak widać. Nick podróżuje sam i dochodzi do jakiejś tam wioski meksykańskiej. Travis z Christopherem też podróżują sami. I chyba pod koniec sezonu będzie tak, że oni dojdą razem do tej wspólnej osady i coś się będzie działo. Chris widać, że już jest zaprawiony w boju i zabija te zombiaki bez problemu. I mamy trzecią część grupy, czyli naszego Murzyna i dziewczyny, tam gdzie jest Alice i Madison i Ofelia. I oni dochodzą do opuszczonego hotelu. I to mi się kojarzy z Dead Island od razu, co nie? Ta scena, gdzie Alice widzi spadające zwłoki. Piękne. Szczerze, to trailer mnie zachwycił. Coś zaczyna się dziać. Będzie akcja. I ta końcówka, gdzie Madison z tym czarnym, zapomniałem, jaką ma w ogóle na imię, są odgrodzeni. Więc Fear the Walking Dead już za miesiąc, dokładnie 21 sierpnia. Przechodzimy do traileru siódmego sezonu Walking Deada, który mnie w sumie nie zaskoczył tak bardzo. Nie jest jakiś taki porywający. Może dlatego, że nie ma naszych kochanych postaci. Początek zaczyna się wyliczanką i wspomnieniami postaci, żeby wzbudzić jakiś większy taki dramatyzm. I tyle ich widać w sumie na tym całym trailerze, a dlatego, że nikt nie wie, kto zginął. Tak, to by było głupie, jakby pokazali w trailerze, kto zginął. Więc ja spodziewałem się, że nie pokażą postaci tych, którzy klęczą przed Neganem. No, czyli przez 3 minuty traileru, minutę pokazują w sumie taką wstawkę z naszymi bohaterami. Ładne oddalenie na Lucille. Morgan dochodzi do królestwa. To było już wiadome pod koniec. Jest pokazana siła Negana, jak przechodzi, a wszyscy klęczą, i to jest mega. Ja będę propsował tą postać tak bardzo. Karol oczywiście nie ufa nowym ludziom i przyjmuje swoją postawę takiej bezbronnej kobiety, tak jak widzieliśmy z Aleksandrią. Mamy dużo Dwighta. Krwiożercze świnie. No, czyli mamy pokazanego Ezekiela, Shivę i
I w sumie ten trailer nic nowego nie wznosi, bo ci, co czytają komiks, to oczywiście wiedzą, że tak się stało. O, jak... Morgan już poszedł z Carol tam, żeby ją uratować do królestwa. Czyli było wiadomo, że będzie Shiva i Ezekiel. Nie, ten trailer jakoś nie oddaje takich większych emocji z tego powodu, że mówię, nie ma tych postaci, tych najbardziej ważnych, bo one klęczą. Jest dużo pokazane Morgana i Dwighta. I w sumie końcówka jest zaskakująca, ponieważ Tary nie ma w komiksie i ona się wpakowała jakieś gówno z Hitem razem. I to jest jedyna ciekawa rzecz. Właśnie Tara, Hit i te cementowe zombie. To by było tyle z tych dwóch trailerów. Za miesiąc mamy Fear the Walking Dead, za dwa miesiące mamy siódmy sezon Walking Deada i tylko trzeba czekać. Moje spostrzeżenia, Fear the Walking Dead mnie bardzo zaskoczył, to jest na plus. Jak mówiłem wcześniej, początek szeptaczy, jak Nick chodzi wśród całej hordy zombie, to jest piękne. Muzyka i akcja i scena ze spadającymi zwłokami, jak normalnie w Dead Island. Więc bardzo mnie zaskoczył ten trailer. Jestem bardziej nastawiony pozytywnie na ten, na kontynuację drugiego sezonu. Siódmy sezon, w trailer siódmego sezonu Walking Dead nie jest taki... To jest pierwszy trailer, który nie wywołał u mnie ciarek na plecach. Nie było tej siły. To nie jest to, co myślałem. Mówię, minuta wstępu i w sumie pokazanie na scen z nowymi postaciami i takie... No mech, wiemy, że one są nowe. No i... Tam już na grupie już ludzie pisali, kto zginął. Minuta 36. Wszyscy stawiają na Abrahama. Więc jak będzie siódmy sezon i zabiją Abrahama, to będzie tylko takie... Albo Arona, to będzie tylko takie potwierdzenie. Takie, aha, to fajnie. Czyli my już się strzeliśmy 3 miesiące temu. To jest tylko takie potwierdzenie naszych teorii. I tyle. Ale są jeszcze inne fajne seriale. Marvela na przykład. Johnny Cage mnie zaskoczył bardzo pozytywnie, więc będę oglądał. I to by było na tyle. Czekamy do października. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.